A zamknij mordę, ciociu. Waha! Z tej strony Jin Amon i witam was w pierwszym odcinku z nowej takiej serii, którą wymyśliłem na luzie, czyli The Elder Scrolls 4 Oblivion, czyli jak sami widzicie, czwartą część Starożytnych Zwojów, dziejącą się tuż przed wydarzeniami ze Skyrima. Tak więc zanim przejdziemy, no to czym jest ogólnie Oblivion? Oblivionie wcielamy się, jak w każdej części The Elder Scrolls, więźnia, którego sobie tworzymy. I gra przenosi nas do prowincji Cyrodiil, gdzie odwiedzimy takie miasta jak na przykład Cesarskie Miasto, Shadenhall, Coral, Skingrad, etc. A to, co będzie się działo, to będziecie widzieli podczas grańska w Oblivionka. Tak więc bez zbędnego przedłużania lecimy z nową grą. Tak, chcemy rozpocząć. A zatem lecimy z tym, co będzie się działo i oglądamy prolog. I was born 87 years ago. For 65 years I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of Oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. This is the 27th of last seed, the year of Akatosh 433. These are the closing days of the third era and the final hours of my life. No i tym oto wstępem zmierzamy tutaj do tworzenia naszego więźnia. I jak pewnie widzicie po tytule serii, będziemy grali sobie niejaką puchą z Vipoland. Tak więc gdzie serdecznie ją oczywiście pozdrawiam, puchę. Tak więc lecimy z jej tworzeniem. Widzimy się po krótkim cięciu. Waha, z powrotem. Jak widzicie, już zrobiliśmy naszą oto puchę. Tak więc, kreacja skończona. I lecimy z przygodami naszej mrocznej elfki. Okej. I must surely be dead, and in the halls of Azura to look upon such a vision. You are so beautiful. Oto i nasz sąsiad mroczny. One of the guards owes me a favor, you know. I could get us put in the same cell. Would you like that? You should have some fun before the end. Yeah, you heard me. No matter what the law says, no matter what they told you, you're going to die in here. You're going to die. A zamknij mordę, ciociu. Hey, you hear that? The guards are coming for you. Tak,
Tak, sam nim mordę, debilu. Dobra. Weźmy może przy okazji zdejmijmy te kajdanki, bo trochę pewnie bolą w łapy. Dobra. Weźmy sobie w razie czego przodka strażnika. Kurczę, te łamańce. My job right now is to get you to safety. What's this prisoner doing here? No to strażnicy. This cell is supposed to be off limits. Usual mix up with the watch. I never mind. Get that gate open. Stand back, prisoner. Dobrze, strażnicy. Już się cofam. Już się cofamy. Stay put, prisoner. Good. Let's go. Spokojnie, typiarzu. Nigdzie się nie ruszam. You. O? I've seen you. Let me see your face. Oto i sam cesarz. My dreams. Then the stars were right. And this is the day. Gods give me strength. Dobra. Ja. Będziemy tutaj czytać jedynie dialogi, które my możemy wypowiadać. Resztę niech. A to, co mówią NPC, to niech NPC gadają. Tak więc zaraz lecimy dalej. I okej. No to lecimy dalej. Co się dzieje? Assassins attacked my sons, and I am next. My blades are leading me out of the city along a secret escape route. By chance, the entrance to that escape route leads through your cell. Dlaczego jestem w więzieniu? Perhaps the gods have placed you here so that we may meet. As for what you have done, it does not matter. That is not what you will be remembered for. Nie przez nie będą pamiętać? Kim jesteś? I am your emperor, Uriel Septim. By the grace of the gods, I serve Tamriel as her ruler. You are a citizen of Tamriel, and you too shall serve her in your own way. Co mam zrobić? You will find your own path. Take care. There will be blood and death before the end. Please, sire, we must keep. Dobra. Oho. Otwiera się przed nami przejście. Spokojnie. Niczego nie kombinujemy. Tylko spokojnie za wami idziemy. Nic złego nie zrobimy. Stand aside, prisoner. Idziemy sobie spokojnie. Nikomu nie wadzimy. Nic za nic. A nie, myślałem, że tam już... Protect the emperor. Dobra, kapitan Renault padła. Lepiej zabezpieczmy ten. Lepiej zabezpieczmy jej katanę. Przynajmniej nam się na chwilowo przyda. Dobra, zginęli. A weźmy sobie kaptur. Kapitan Renault niestety stała się tu ofiarą. Daj, a niech sobie pucha nosi kapturek. Taki fajny, czerwony. Dobra. I'll take point. Let's move. You stay here, prisoner. Don't try to follow. Spokojnie. Nie będziemy was śledzić. Nic za nic. Grzecznie sobie stoimy. Oho. Kłopoty idą. O. Dobra. Poszły. Padły. Dobra. Weźmy sobie mięsisko. Bierzemy co popadnie. I dobra. Weźmy sobie skrzynkę. Co tu mamy?
Sardzewiele, żelazny topór wojenny, jednoręczak. A możemy wziąć, czemu nie? Wyświetlmy sobie, co tu mamy. Szkoleniczkie rzeczy. Dobra, co tu mamy? Maczuga, pochodnie, wytrych. Weźmy sobie pochodnie i wytryszki. No i maczugę przy okazji też. Dobra, mamy coś ciekawego? Nie. O, szurek. Nie ma dziabania. Dobra. Dobra, co to mamy? Łuk, worek. Kałamasz. No. Potrzebujemy strzał. Weźmy sobie szkielecik. I weźmy sobie ten kirys. Ogólnie pancerzyk z tej szorstkiej skóry. Ubieramy go sobie. No i mamy chwilowo taką oto naszą puchę. Od razu sobie założymy przy okazji. Dobra, przećwiczmy sobie strzelanko. Okej. Bierzemy teraz katanę naszej kapitan Reno, która tu padła. Gobliński szaman, co tu ma? Słaba miksturka czarodziejstwa, kameleon, zwój pocisku rozbłysku, żelazny klucz i wytryszki. Weźmy jeszcze. Otwieramy. I idziemy dalej. Rzucanko zaklęć. Dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Pocisk rozbłysku. Wrażenia od ognia 20 punktów na cel. Ale weźmy sobie to. Rozkurwimy tego szczurka. No i usmażony. Jedziemy sobie to szczurze mięsko. Weźmy sobie przodka strażnika. Zmasakrujmy. O, dawaj. No i poszedł. Ciachamy. Ruszamy dalej. No. I ciach. I ciach. Masakrujemy. Dobra, miksturki wzięte. I teraz co dalej? Jeszcze jeden szur. Wyciabany. Dobra. Lecimy. Na full auto. Poszły dziabanki. Weźmy jedzonko. Bierzemy. Co popadnie. Czachy nie chcemy. A tu co mamy? Zardzewiały toporek. A weźmy. Może się sprzedać. Na pewno może się tam zwrócić. I będzie jakaś pierwsza kaska. O! Jabę. Dobra. Idziemy. Masz. I ruszamy stąd. Właśnie będę musiał coś sprawdzić. Czy da się jeszcze zdobyć tą drugą katanę? Nie powiem. Nie powiem od kogo, bo potem zobaczymy. Ale słyszałem, że można zdobyć jeszcze drugą katanę po innym typie. Ale zobaczymy. O ty szczurze jeden. Dobra, co tu mamy? Rubin ze skazą. Coś tam się zdobędzie. Złotko, wytryszki, zawsze coś. Miksturki leczenia i słaba mikstura czarodziejstwa. Jakieś poty się tam przydadzą. To akurat mamy o przypisaniu klawiszy, wiadomo. Przepraszam. Weźmy sobie składniki. Może będzie na alchemię. Kapelusz rolnika smrodliwego. Nic się nie podoba. No to wkraczamy do pieczar. I idziemy. Przeczesywać. Nasza puszka to jest łotr. Spróbujemy się zakradnąć. Zakradnąć. Kurde. Nie dość, że łamańce popełniam, to jeszcze literówki. Spokojnie. Ja B!
Byłby już na cichca praktycznie. Ale cóż, mówi się trudno. Weźmy sobie moździerzyk i sobie coś urządzimy. Dobra, widzę tutaj mamy zamków otwieranie. To tutaj otworzymy na szybko. Dwie pochodnie, 20 sztuk złota, 3 wytryszki. Nie najgorzej. Dobra, i gdzie tu mamy? Chemia, przyrządy, moździerz i tłuczek. I dobra, zobaczmy co możemy przyrządzić. Dwa kawałki sera, jeden pomidor, jedna sałatka. Przywrócenie kondycji, 3 punkty przez 11 sekund na siebie. Nazwijmy to słaba podka kondychy. Taką oto nazwijmy. Bo czemu nie? Co tu jeszcze możemy spróbować? Co nie zrobią? Lećmy to i mamy. Weźmy, zatrójmy. Tak. Tutaj mamy i od razu wyskoczyły pierwsze questy z DLC-ków. Na razie nie będziemy robić. Tylko czekaj, gdzie się dalej szło? No tu gdzieś chyba. No, chodź. No i cyk. Nawet blok mu nie pomógł. Weźmy sobie niedźwiedzią skórę, bo się ta niedźwiedzia skóra dobrze sprzedaje. Więc będzie jakaś kaska na starcie. Dobra. I... O, super, mamy skrzynię. Będzie jakaś kasa, czy co innego? Strzałki. Jak się nie gra pod łuk, no to ten. No to strzałki to darmowa kasa. A macie skłód. No i poszli. Dobra. Żadne strzały sobie weźmiemy. Łatwo sprzedamy to ten. To będzie i ten przewalutowanie. Przewalutowane na kasę. Kurde, łamańce. Dobra. Dobra, zobaczmy dalej. O, chodź, parszywy goblinie. Dobra. Weźmy sobie chwilkę ognia. Dajmy do pieca z ognia. What? What the fuck? O, teraz wydziabało. O, dziabnie? Dziabło, dobra. A tego wydziabmy. Wydziabajmy. No, chodź. Załatwiony. Robi ze skazą. Weźmy lichy klejnocik. I może ten kostur goblina szamana. Bo kosturek się dobrze sprzeda na początek. A jako, że będzie ona... Ta się pucha, będzie łotrzycą. No to będziemy mieli mały busik do handlu. Żelazna strzała i wytrych. Warto zbierać tutaj strzały ogólnie. Bo... Strzały tutaj praktycznie mogą być drugą walutą w Oblivionie. A jak się je sprzeda, no to praktycznie przewalutowuje się je na ten, na kasę. Dobra. Niech gniją. Uspokójcie się, strażnicy, ja nic złego nie zrobiłem. Nic złego nie robimy. Pucha nic złego nie zrobiła. Pucha did nothing wrong. Dobrze, cesarzu. They cannot understand why I trust you. They've not seen what I've seen. How can I explain? Listen, you know the nine.
How they guide our fates with an invisible hand. Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. I've served the Nine all my days, and I chart my course by the cycles of the heavens. The skies are marked with numberless sparks, each a fire, and every one a sign. I know these stars well, and I wonder, which sign marked your birth? A więc pytasz, puchę o znak. Cóż, nasza łotrzyca urodziła się pod znakiem złodziejaszka. Więc masz odpowiedź. The signs I read show the end of my path. My death, a necessary end, will come when it will come. A co ze mną? Your stars are not mine. Today the thief shall guide your steps on the road to destiny. Nie boisz się śmierci? No trophies of my triumphs precede me, but I have lived well, and my ghost shall rest easy. Men are but flesh and blood. They know their doom, but not the hour. In this, I am blessed to see the hour of my death, to face my apportioned fate, then fall. Jesteś w stanie dostrzec, co mnie czeka? My dreams grant me no opinions of success. Their compass ventures not beyond the doors of death. But in your face I behold the sun's companion. The dawn of Akatosha's bright glory may banish the coming darkness. With such hope, and with the promise of your aid, my heart must be satisfied. Dokąd idziemy? I go to my grave. A tongue shriller than all the music calls me. You shall follow me yet for a while. Then we must part. No to ruszamy. Jeszcze ten. You may as well make yourself useful here. Carry this torch and stick close. Dziękuję, Baurusie. Jeśli mogę spytać, czym jest Bractwo Ostrzy? We're the Emperor's bodyguards. Our job is to get him out of situations like this. Although I admit, things are not going according to plan. Okay, a kim jest cesarz Uriel Septim? My job is to make sure the Jakie Emperor gets out of here you're alive, and I intend to do it. Dziękuję, że wyjaśniłeś. Dobra, ruszamy. Idziemy razem z nimi bronić cesarza. Idziemy. A masz! Niech ginie. Dobra. Trochę tam im pomogliśmy. Chronić cesarza. Za wszelką cenę. Już się bałem, że pucha tym razem zginie. Na samym początku tutoriala. Ale cóż, ktoś nas podleczył. Mieliśmy farta. Dobra. Spokojnie, cesarzu. Jesteś póki co bezpieczny. Okej, wchodzimy. Kierunek sanktuarium. Hold up. I don't like this. Let me take a look. Dobra. Wezmę podejdę z Glenroyem. Looks clear. Come on. We're almost through to the surface. Dobrze. No to ruszamy. Przy okazji zrobimy małą hopkę tutaj. Hoppę. Dobra. Damn it! The gate is barred from the other side. A trap! What about that side passage back there? A boczne przejście. Ruszajmy. Dobra.
No to idziemy. Idziemy tam razem z naszymi żołnierzami. It's a dead end. What's your call, sir? I don't know. I don't see any good options here. Ślepy korytarz. They're behind us. Wait here, sire. Wait here with the emperor. Guard him with your life. For the emperor! Okej. Okay. Atakują. O kurde. Kurde. Trzeba szybko potę wziąć. Dammit. Pota. Gdzie są poty? Dobra, pota. Pomóżmy im trochę. Dobra, Glenroy jeszcze jakoś się trzyma. Dobra. Masz się, Glenrojek? Jeszcze się trzymasz. Dobra. O kurde, hamer. Dobra. O kurde. Już nam Glenroy zginął. Weźmy od razu katankę Glenroya. Nie, jeszcze nie chcę gadać. Chcę sobie zabezpieczyć katanę. I can go no further. You alone must stand against the prince of destruction and his mortal servants. He must not have the amulet of kings. Take the amulet, give it to Joffrey. He alone knows where to find my last son. Rozumiemy. Find him and close shut the jaws of oblivion. Rozumie się. Mam nadzieję, że katana nie zniknie. Blades are sworn to protect the emperor, now he and all his heirs are dead. The amulet. Where's the amulet of kings? It wasn't on the emperor's body. Dał mi go sam cesarz. Strange. He saw something in you. Trusted you. They say it's the dragon blood that flows through the veins of every septim. They see more than lesser men. The amulet of kings is a sacred symbol of the empire. Most people think of the red dragon crown, but that's just jewelry. The amulet has power. Only a true heir of the blood can wear it, they say. He must have given it to you for a reason. Did he say why? Muszę to zanieść do Joffrey. Joffrey? He said that? Why? Jest jeszcze jeden spadkobierca. Nothing I ever heard about. But Joffrey would be the one to know. He's the Grand Master of my order. Although you may not think so to meet him, he lives quietly as a monk at Wainan Priory, near the city of Coral. Jak się tam dostanę? First, you need to get out of here. Through that door must be the entrance to the sewers, past the locked gate. That's where we were headed. Okay, czyli trzeba do kanału wyjść. It's a secret way out of the Imperial City. Or it was supposed to be secret. Here, you'll need this key for the last door into the sewers. Kanały? There are rats and goblins down there. But from what I've seen of you, I'm guessing you're an experienced pilgrim. Am I right? Uważasz mnie za pielgrzyma? Uważasz puchę za pielgrzyma, Baurusie? No niestety, ale zbudowałeś. Pucha to jest łotr, łotrzyca. Really? I would never have guessed. Still, I don't think you'll have any trouble with rats and goblins. A co po kanałach? You must get the amulet to Joffrey. Take no chances, but proceed to Wainan Priory immediately. Got it? Zrozumiano. Good. Tak, rozumiem. The Emperor's trust was well placed. A co z tobą? Co zrobisz? I'll stay here to guard the Emperor's body and make sure no one follows you. You better get moving. May Talos guide you. By the way, thanks for recovering Captain Renault's sword. I'll see that it is given a place of honor in the halls of the Blades.
Okej, okay. Został? No kurczę, no nie. Kurczę. A myślałem już, że będzie tak fajnie. Że będzie tak dobra katana na początek. I cały misterny plan też w pizdu. Ale cóż, lecimy. Weźmy sobie przy okazji. Ale czekaj, mamy chyba jeszcze tam jakąś brońkę. O, no tak, stalowy krótki mieczek. Tyle dobrego. A zatem tak się póki co prezentuje nasza postać. Naszej puchy Amon. Puszki. Mroczna elfka, złodziej, łotrzyca. No, zdejmijmy jeszcze jej kaptur. O, tak teraz fajniej wygląda, moim zdaniem. Dobra. No i wychodzimy. Kierunek kanały. Tylko zanim wejdziemy, to zobaczcie jeszcze, jak szybko zasuwa. Bo ogólnie mroczne elfy tutaj w Oblivionie mają o tyle dobrze, że na start mają dużą statystykę szybkości, co czyni ich najszybszą klasą. A do tego wystarczy połączyć to jeszcze ze znakiem złodzieja oraz z klasą, która dodaje jeszcze szybkość jako jeden z głównych atrybutów. No i mamy trochę pędzi wiatra. Można tak to ująć. No dawaj, goblinie. Ja ci kurde dam. Puszka już cię udiabłowała. Dobra. Dobra. Jakie statystyki ma głównie łotr? Trzeba zobaczyć. Dobra. Dobra. Nie to. Główne umiejętności. Główne umiejętności łotrzycy naszej. Atletyka. Ostrza, blok, alchemia, iluzja, lekki pancerz i handel. Weźmy sobie tarczę naszą, skórzankę. Jest i tarcza. Mamy już przynajmniej jakąś obronę. Ciach. Ruszamy. Opa, na górę. Otwieramy bramę. Ciach. Już niewiele do wyjścia. Nie, nikogo, dobra. No to wychodzimy. Skończone. Wyjdź z kanałów. I oto jesteśmy. Oto i jesteśmy. Cyrodiil. Zanim jeszcze rusz. No i myślę, że po takim długim tutorialu, gdzie przebrnęliśmy przez kanały, jeszcze krapka zabijmy, udziałajmy go. No i myślę, że po tak długim tutorialu, myślę, że możemy na ten moment zakończyć. W następnym odcinku myślę, że zrobimy sobie, że przejdziemy się po tym dungeonie, tam naprzeciwko. I myślę, że możemy zrobić też wątek poboczny areny. Zanim zaczniemy robić główny wątek. Ewentualnie jeszcze zrobimy też wątek poboczny. Znaczy zaczniemy też wątek poboczny Gildii Wojowników. Ale to w następnym odcinku się zobaczy. Tak więc dziękuję, że oglądaliście. Miło było z wami pobyć trochę podczas tego nagrywanka. Trzymajcie się, cokolwiek tam robicie podczas dnia lub wieczoru, zależy kiedy oglądacie. Pozdrawiam Puchę z Vipoland i cóż, tyle.